Napisz list wdzięczności. Jak co roku zachęcam wszystkich do napisania listu wdzięczności. Zasada jest prosta. Piszemy do kogoś, komu chcemy za coś podziękować. Ty też wyraź swoją wdzięczność. Rodzicom, przyjaciołom, żonie, mężowi, dziecku, nauczycielowi, partnerowi, partnerce, babci, dziadkowi. A może pani ze sklepu obok, która codziennie promiennie wita cię w drzwiach, albo dawno niewidzianemu trenerowi od tenisa stołowego. Napisz, zamiast głowić się nad tym, jaki prezent im się spodoba. Wielu z nas, w tym piszącemu te słowa, wyrażanie wdzięczności przychodzi z trudem. Tymczasem wyniki badań są bardzo jednoznaczne. Ludzie mówiący innym dziękuję są szczęśliwsi. Mówiąc dziękuję, nie tylko sprawiam, że ktoś czuje, iż robi dla mnie coś dobrego, czuję się ważny i doceniony. Mówiąc dziękuję, uświadamiam sam sobie, jak wiele wspaniałych osób mnie otacza. Przypominam sobie dobre doświadczenia, tworzę i pogłębiam relacje. Kluczem do wdzięczności jest to, by przestać przyjmować wszystko za pewnik. Rodzice nas wspierają, przyjaciele są blisko, a pani w sklepie jest miła. No i cudownie. Pamiętajmy jednak, że to nie jest po prostu tak jest, bo tak powinno być. Ale tak jest i jestem za to wdzięczny. Widzicie różnicę? Napiszcie go ręcznie. Wiem, że odwykliście, ale spróbujcie. Napiszcie prawdziwy list, a nie maila czy SMS-a. Napiszcie, a potem włóżcie do koperty, dodajcie znaczek i wyślijcie zwykłą pocztą. Może zabraknąć wam odwagi, by go wysłać. To nic. Napiszcie mimo to. Samo pisanie pomoże wam zrozumieć, jak wiele inni dla was robią.